Poranki hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki, Monika Sobczak-Waliś. Piękny dzisiaj poranek i ja, jakaś taka jakby szczuplejsza się czuję i młodsza, jakby mi tak z dekadę ubyło. Oby dzisiaj w gazecie były same dobre wiadomości. Zwykle z wiosną w mieście naszym rozpoczynają się roboty około zaprowadzenia nowych melioracji i usunięcia braków i niedostatków dających się we znaki mieszczanom. Za przykładem lat poprzednich i w roku bieżącym municypalność nasza nie spoczywa z założonymi rękami. Oprócz dokonanych już lub dokonywających się obecnie robót nie za długo przystąpią do wybrukowania w dalszym ciągu ulicy idącej około posesji Terechowa i Tunela. Hmm... Tylko która to może być, gdzie to jest. A nieważne. Jest także w projekcie wybrukowanie całego nowego światu i drugiej ulicy nowo utworzonej, łączącej szewską z ciasną. Przystąpiono także do ułożenia granitowych trotuarów na Piskorzewskiej. Wkrótce takież same zaprowadzone zostaną na całej długości browarnej. Na mostach zdezelowane podkłady drewniane zastąpione zostaną nowymi. Uch. No oby tylko fachowców dobrych najęli, a nie jakieś parta, czy co to pieniądze wezmą, robotę zmarkują, a potem ty człowieku musisz uważać, żeby nóg nie połamać. Piszą, że w Dobrzecu Wielkim odbyło się położenie i poświęcenie kamienia węgielnego pod nowo budujący się kościół. W ceremonii dopełnił jego ekscelencja biskup kujawsko-kajskiej dietezji, ksiądz Popiel. Obecny był również sam gubernator. A na mieście... Na mieście ptaszki od tygodni ćwierkają, a dziś Kaliszanin potwierdza, że złotniki wielkie, niegdyś znaczna fortuna, należące obecnie do, yy, do Radolińskiego chyba, przejść mają na własność Repana lub Hasego, bo obaj czynią usilne starania o jej nabycie. Mmm, ciekawe jak ten wyścig się skończy. Podpytam rejentową, albo nie. Lepiej Barona. On bywa częściej w tych sferach, więc pewnikiem wie więcej. W niedzielę Sylwester Porowski, nauczyciel Miejscowej Szkoły Realnej, będzie miał w sali koncertowej odczyt o treści astronomicznej, plastyczne objaśnienie głównych obrotów Ziemi i Księżyca, jak również wynikających stąd zjawisk. Oj, ciekawy temat. Oczywiście zebrane fundusze przekazane zostaną na korzyść niezamocznych uczniów szkoły. Astronomia to wielce ciekawa dziedzina. Kto wie, co tam w tym kosmosie piszczy? Może na jakiejś innej planecie siedzi sobie teraz taka hrabianka, pije herbatę i czyta gazetę. O, piszą dziś o tym pożarze wtorkowym u przechadzkiego. Wieczorem zrobiono alarm, uderzono w dzwonki, wzywające strażaków do walki z żywiołem. Na szczęście, w kilkanaście minut sami mieszkańcy zapobiegli tragedii. Przyczyną alarmu było zapalenie się sadzy w kominie. Mm. <śmiech> Oj, <śmiech> tylu naraz artystów zapowiedziało swój przyjazd do Kalisza, że naprawdę obawiać się należy, czy dla wszystkich miasto jednakowo zdoła być gościnne. Lepiej byłoby, dla wirtuozów i dla publiki, gdyby zechcieli się porozumieć między sobą i wystąpić zbiorowymi siły. Czytałam niedawno, że Modrzejewska, ta to dopiero robi karierę. Występowała z niesłychanym powodzeniem, w tym no, w New Yorku i innych znaczniejszych miastach Ameryki. Tamtejsze gazety pełne są jednomyślnych uniesień nad jej niezrównanym talentem. Podobno nawet zawarła ze swym impresarium kontrakt na trzy lata. Hmm. Zresztą taki Texel, dyrektor teatru w Kaliszu, a buduje w Kielcach hotel, teatr, łazienki i łaźnie. Całość niebawem ma być skończoną. Robi to w spółce z jednym z tamtejszych mieszkańców. No niektórym to się powodzi, a innym, a innym wręcz przeciwnie, jak temu nieszczęśnikowi. Zegarmistrzowi, naszemu co to w zeszłą niedzielę dwukrotnym wystrzałem z rewolweru, usiłował odebrać sobie życie. Fakt miał miejsce w lasku szczypioniańskim, dokąd udał się z wieczora dorożką. Mm. Z początku to wydawało się nawet, że pomimo dwóch ciężkich ran wyżyje i uratowanym będzie, ale szybko nadzieje zgasły. Na razie nie wiadomo co pchnęło go do takich czynów. Kłopoty finansowe? Choroba? A może jakieś źle ulokowane uczucie? Hmm. Ponoć na skwerze przed pomnikiem ustawiony został kompas przysłany z fabryki Berenta w Warszawie. Emerytom przybyło z tego powodu nowe zajęcie. Codziennie o południowej godzinie odprawiają wędrówki do skweru i tam regulują swoje czasomierze podług słonecznego zegara. A propos, która to jest właściwie godzina, czy ja przypadkiem nie powinnam już szykować się do wyjścia? Wieczorem w parku planowane jest widowisko fajerwerkowe. Może tym razem się uda. Pogoda póki co znakomita. Dwa wcześniejsze zrobiły fiasko. Niepowodzenie nie wynikałoby na niej z winy pyrotechników, lecz z winy nieba, któremu podobało się w godzinie oznaczonej na rozpoczęcie widowiska spuścić deszcz rzęsisty, co w zły humor wprawiło licznie zebranych widzów. Kilka zaledwie puszczonych pomimo deszczu rakiet nie mogło zadowolić wykosztowanych na złotówkę gawroszów, którzy też nie żałowali jaznych oznak niezadowolenia. Obym ja się dziś nie rozczarowała. Inspiracje dzisiejszego poranka stanowiły majowe numery Kaliszanina z 1878 roku.